Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobrze się macie Państwo? Jakie zaskoczenie. Macie się Państwo dobrze? Wszystko dobrze? Postaramy się, żeby ten wieczór był niezapomniany. Na pewno będzie to maxi retro w retro mini wydaniu Ivo Nikicia, który jest naszym gościem, a właściwie jest już nasz, bo jest w galerii Station of Art. Jest artystą, który dzisiaj pokazuje swoje prace właśnie pod tytułem Retro Mini. Przywitajcie Państwo Iwo oklaskami. Ponieważ Luka jest w Krakowie, jego syn, to on na pewno tego nie słyszał. Jak Państwo zaklaszczecie tak, jakby nas było dużo, to będę szczęśliwy. Ivo Nikić! Wow. Oglądają nas na kamerach widzowie, więc pozdrawiamy ich serdecznie, tych, którzy nie mogli tutaj z nami być. Jeszcze raz przypominam, że jesteśmy w galerii Station of Art Grzybowska 12/14. No i postanowiliśmy tutaj w tej galerii nie tylko pokazywać pracę, ale też rozmawiać. A ponieważ Iwo z Tobą prywatnie i w pracowni i tutaj, kiedy wieszaliśmy, kiedy spotykaliśmy się, kiedy planowaliśmy tę wystawę, smakowicie się rozmawia, więc teraz musisz podołać tej definicji, którą tworzę o Tobie. Weź proszę bliżej mikrofon. Właściwie zastanawiam się o czym, bo nie umawialiśmy się na rozmowę i zastanawiam się od czego zacząć. Czy skończyć naszą rozmowę i opowieść tytułem Retro Mini, czy tym pytaniem zacząć? Ono byłoby banalne, więc trochę złamię konwencję, bo chodziłem z tym cały dzień, czytałem trochę o Tobie, trochę się dowiadywałem, trochę przyglądywałem się. Po co artyście jest galeria potrzebna? Bo wczoraj jak usiadłem z Tobą, a to jest takie doświadczenie człowieka, który pracuje tutaj od roku, kiedy ma radość patrzenia na artystę, kiedy patrzy na całość wykonaną i mówi, oto dokonało się. Czyli jest coś w mojej obserwacji Twojej osoby, ale też twórczości, coś bardzo spójnego. To znaczy, że Ty wierzysz w człowieka jako twórcę i oto się zdarzyło. Czy nadinterpretowuję tę rzeczywistość, którą wczoraj obserwowałem? Ja tak staram się do wszystkiego normalnie podchodzić. Galeria służy do jakoś pokazania swojej myśli i czasami to zawiera się w jakimś cyklu. Tu pokazuję pracę z ostatnich 10 lat i to jest taki mój nowy, jakby drugi początek, czasami mówią ludzie, bo jest praca z 2013 roku, z roku, w którym jakby straciłem wszystko. Spaliło się, prawda? Cała twoja pracownia zacząłem jakby dalej pracować. To nie był drugi początek, troszkę to nie wpłynęło na mnie tak, że jakby zacząłem zupełnie inaczej malować, jakby takie motywy, które mogą się kojarzyć gdzieś tam z pożarem albo z jakąś stratą, to funkcjonowały wcześniej w moich pracach. I jakby pracuję raczej że obrazy wynikają z pracy, że po prostu ja tak opowiadam, że czasami jadę do pracowni bez żadnego pomysłu, ale gdzieś mam ten zbiór swoich motywów i bardzo lubię dokładać, jakby też opowiadam o tym jako, że to jest gdzieś tam mój alfabet i zawsze jakby taki nowy motyw, nowa rzecz, to jakby to jest coś, co używam i czasami ten motyw wpada po paru latach. Coś, co nawiązuje też do samplowania, do rzeczy, którymi się interesuje, do hip-hopu, do jakiegoś takiego powtarzania, do podbijania jakiegoś motywu, który akurat potrzebuje tego. No ale ściany są Ci do czegoś potrzebne. Przecież to nie jest tylko tło, prawda? Że zatrzymam się na razie w tym obiekcie, bo jeśli mówimy o jakimś powiązaniu ze street artem, to mamy tutaj przestrzeń zewnętrzną, która wchodzi do galerii i twoje prace, łącznie z tą rzeźbą, o której zaraz opowiemy, ona pracuje też na zewnątrz, więc to gra z tobą, z takim sposobem myślenia, prawda? Tworzenia. No, tak, no jakby tu są i konwencje i street artowe, i gdzieś tam dla mnie modowe i cielesne, i w ogóle gra z konwencją samą, jeśli chodzi o historię sztuki, o coś, co było, o zawsze, kiedy nie wiem, wydaje mi się obraz taki... Czy moment w obrazie, który ja wiem, że w sumie jest ok, a kojarzy mi się z taką abstrakcją z lat 60., no to bardzo mnie to irytuje i potrzebuje takiego nerwu i takiego ryzyka, który mógłbym gdzieś tam albo wygrać, albo ten obraz nie byłby akceptowalny przeze mnie, tak? I jakby ze street artem to ma tyle jakby też wspólnego, że lubię bardzo szybko pracować, także że nie lubię takiego wylizania i takiego popisywania się malarstwem, tylko po prostu, żeby było to w tempie i gdzieś tam no, w pewien sposób nonszalancko, niechlujne, ale to i tak jakoś wychodzi estetycznie. O, tutaj jakaś kokieteria się przez ciebie przemawia, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, w gruncie rzeczy bardzo sterylne prace, bardzo czyste prace, ale to jest moja opinia, ja nie jestem krytykiem sztuki, więc bardzo ostrożnie proszę podchodzić do mojej opinii. Ale Marek Bochniarz mówi tak, spotkanie z artystą sięgając do doświadczeń Mariny Abramowicz czy nauk Freuda lub Junga jest przede wszystkim spotkaniem samym sobą, a wizyta w galerii staje się milowym krokiem do rozumienia sztuki współczesnej. Masz taką aspirację, żeby brać udział w takim dialogu? To taki górnolotny tak. Znowu jest. Jakby ja staram się jakby żyć w swoim świecie i... Bo to jakby, o tobie. Więc. No wiem, no, ale to ja nie pisałem. Tak, tak. Także to wiadomo, że jakby ta interpretacja może być podbita i jakby po to jakby krytycy jakby doszukują się, tak? I czasami jest to tak, że w niektórych obrazach jest coś, co nie do końca jakby ja dotykam, a ktoś widzi i ja to no tak. Jakby dopuszczam. W gruncie rzeczy dlatego... Bochniarz powiedział, galeria to jest jakaś kozetka terapeutyczna, w której ty jesteś trochę panaceum, trochę lekarzem, trochę terapeutą, trochę dajesz dawki lekarstwa, trochę leczysz. Trochę jesteś otrutką, wiesz, to w takim sensie, prawda? Mam taki projekt, który jest właśnie taki bardzo taki terapeutyczny i bardzo go lubię, interaktywny, który się składa właśnie, że te motywy są zrobione na magnesach i właśnie są do własnej kompozycji i wtedy ludzie sami od początku, używając moich motywów, układają i opowiadają, o czym to jest. Także to jest super i wtedy po takim już wejściu w mój świat, wtedy oglądanie moich obrazów łatwiej im przychodzi, bo łatwiej mają takie lepsze flow co do mówienia, tak? Że czują się bardziej odważni. Ale to jest tak, że siedzą i oglądają twoje prace i potem próbują tworzyć, no bo mają już gotowe elementy, prawda? Akurat, no tak, mają gotowe elementy, ale ja im nie pokazuję swoich prac wcześniej. Tak, przecież tam może akurat zrobiłem takie doświadczenie z paroma osobami, które były spoza tego obiegu artystycznego i to fajnie zadziałało, że to było socjologiczne. Z układania tego, więc nawet żałuję, że dzisiaj tego nie wziąłeś, bo byśmy, no ale to byśmy się zdekoncentrowali. No ale to jest a propos terapeutyczności sztuki, że ja sam jakby siebie jakoś tam uzdrawiam, bo wiadomo, mamy gorsze, lepsze dni i czasami jak mi się nie chce, znaczy nie chcę, że taki mam, tak nie wiem, stoję w korku, patrzę, mówię, Boże, co ja będę robił w pracowni? I zazdroszczę tym ludziom, którzy wiedzą, gdzie jadą i co będą robić. I na koniec dnia jakby pokonanie tego doła i zrobienie czegoś, co jakby daje więcej niż właśnie siedzenie u terapeuty. No dobrze, a ten tytuł Retro Mini, to tu akurat rozmawialiśmy trochę o tym słowie retro, jak rozumiesz je, więc jakaś opowieść o klasyce, jak i jakaś pieśń sentymentalna, a jednocześnie coś, co jest klasyką, prawda, do której chcemy wrócić, ale dodajesz mini, czyli żeby nie było to zbyt zobowiązujące, patetyczne i nieznośne, prawda, bo to retro jest szalenie... no bo jestem cały czas gdzieś tam określany jako młody artysta i to głupio było takie, że ja sobie robię retrospektywę, to jest też gra słów, tak. Lubię retro i takie określenie new retro jest mi bliskie i w porównaniu do większości prac to są mniejsze, stąd też to może mini i to tak się nakłada, tak? No dobrze, a co jest dla Ciebie klasyką poza tym, co oglądamy dzisiaj tutaj? Też będziemy za chwilę o tym rozmawiali, ale co jest dla Ciebie klasyką? Jak wychodzisz na zewnątrz poza tą galerią, to do czego się odnosisz? Co staje się dla Ciebie takim znakiem, symbolem, czymś takim, no może patetycznie powiem, transcendentnym takim, co cię unosi, podnosi, to jest ważne. Znaczy ja tak za dużo nie myślę tak, do czego się odnoszę, to samo jakoś tak naturalnie wychodzi, także jak maluję obraz, czasami się dystansuję i patrzę na niego tak, jakbym go nie namalował i nie wiem, pokazując go, sam komuś pokazuję, o zobacz tutaj coś tam, nie? Że go analizuję, że lubię ten moment, kiedy szybko robię decyzje i nie są to takie, że nie doprowadzam obrazu do momentu, kiedy a może troszkę w lewo, troszkę w prawo, to tylko jakby to jest taki przepływ i bardzo lubię właśnie, żeby w ciągu jakby jednego posiedzenia jak najwięcej zrobić, żeby to nie było kombinowania, bo też jest jakby takie medium, że trudno jest odwrócić sytuację tak jak w oleju. Tak? Bo jak rozumiem, kiedy rozmawialiśmy w pracowni u Ciebie, że to malowanie jest impulsywne, ale daleko od kompulsywności, prawda? Ono jest impulsywne w tym sensie właśnie, że wchodzisz i jednego dnia potrafisz... dużo jakby tak. Jeżdżąc myślę i tak dalej, to też myślę o odebraniu Luki ze szkoły, tak. Ile mam czasu i jakby staram się być jakby nie odklejać się od rzeczywistości, a nawet mało, bo jak rozmawialiśmy, bodźcujesz się mocno, prawda? Tak. No, to jest jakby fajne, że na przykład nie maluję obraz w czerni, bo mam tylko czarną. I to jest jak absurdalne, że co ja z tego wycisnę? I to jest dla mnie, że narzucam sobie coś, co nie wiem, mnie wkurza, nie wiem, w sztuce na przykład, albo jakieś takie absurdalne rzeczy, które są w necie, typu unboxing, odpakowywanie jakichś bzdur, takie na YouTubie filmiki i staram się z tego tym inspirować, czymś, co jest w ogóle nie kojarzone z malarstwem, ze sztuką, jako inspiracja, coś, co jest jakimś takim żużlem, głupawą rzeczą, a dla mnie to jest jakby warte do pochylenia się i czemu nie, to jest jakby tu i teraz i mnie ciekawi, jak ja to dotknę. No. Żeby to nie było przegadane i nie było jakiejś takie oczywiste, bo gdzieś tam zostawiam taką przestrzeń do interpretacji i nie narzucania. Czasami niektóre obrazy są, tak mówię, jak na mnie to dużo jest pokazane. A to spalenie tych, jeśli mogę, bo może to jest nietaktowne, kiedy pytam o to, bo nie umawialiśmy się na rozmowę, to spalenie pracowni to jest jakiś rodzaj traumy, który musiałeś przepracować, czy wykorzystałeś to doświadczenie, patrząc już z perspektywy, prawda? No bo spalenie, zniszczenie może być błogosławieństwem, a może być przekleństwem, prawda? W tym sensie. Czy znowu nadbudowuje i nie, w ogóle też tak. Nie patrzysz? To jakby naturalnie podszedłem do tego, miałem swoją żałobę, było mi bardzo przykro. I gdzieś tam siedziało to w mojej głowie. Że ale jest to moment graniczny dla ciebie tam, w takim znaczeniu? No tak na zasadzie, nie wiem, wtedy to wolałem, żeby mi się dom spalił niż pracownia. I to no były właśnie prace, które trzymałem od, nie wiem, 5. roku życia i zbierałem przez całe życie. Ale też gdzieś tam podszedłem do tego jakoś tak buddystycznie, chociaż to nie jest moja religia, że to jest takie gdzieś tam zdmuchnięcie mandali życia, takie, że okej, zrobiłem dużo, ale to już jest pozamiatane i na zasadzie takiego sprawdzianu, dobra, czy sobie teraz odpuścisz, czy dalej będziesz to pchał, bo różne są myśli i różne można jakby do tego podejść. Ale dramat polegał na tym, że chyba w tym samym czasie, jeśli dobrze składam te wszystkie wywiady z tobą lub o tobie, recenzje, że dramat polegał też na tym, że ty przygotowałeś Ujazdowskich wystawę, prawda? I musiałeś w jakimś sensie chyba odtworzyć, to chodziło to też o takim dzieleniem się na bieżąco tym, co się robi też, tak? Jakby już trochę tak, tą taką skromność, którą gdzieś tam każdy z, nie wiem, z twórców też ma i też jakby musi jakoś tak wyjść i zdać sobie sprawę, że gdzieś tam z tego funkcjonuje. Na początku pomyślenie o zbudowaniu własnego fanpage'u, to mi się wydawało w ogóle wow, no co chyba oszalał, że ktoś mi to zrobił, ale gdzieś tam jakby samo tworzenie i malowanie to jest jakby wielki luksus, móc jakby tak funkcjonować, bo to jest totalnie nieżyciowy rzecz, którą jakby się ma, nie wiem, kredyt, dzieci i tak dalej, żeby to wytrwać, tak? I to takie dzielenie się to z jednej strony daje taki sygnał zwrotny, co jest taki bardzo budujący też, ale też jakby poczucie, że coś się robi i pcha się do przodu. Nie? Od tego czasu minęło 9 lat? 2013? No prawie 10 zaraz. 10. Więcej namalowałeś od tego czasu obrazów? Znaczy, co mi dało? Jakby to, że przyspieszyłeś. Że nie wypaliła się ta zajawka, tak? Że to jest jakby najmocniejsza rzecz. To mnie spaliło ciebie. I to jakby mnie motywowało i gdzieś tam podwójnie ambicjonalnie co do pierwszej wystawy podszedłem, że to nie było tylko odwzorowanie tych prac, które spłynęły, tylko jakby w październiku miałem w Zamku Ujazdowskim wystawę, a to już się stało w styczniu, luty, to już jakby chciałem kolejne nowe rzeczy dodać jeszcze do tego. Także to było takie jak spojrzałem, ile tych prac było w Zamku, a przez jaki czas to zrobiłem, no to trochę z taką złością i z takim jakby możliwością reanimacji czegoś, tak? Że jeszcze miałem taką możliwość. Nie? Będąc w twojej pracowni powiedziałeś, właśnie chyba mam takie wrażenie, może, a może nie powiedziałeś, ale chyba wrażenie miałem, że wszystkie prace zbierasz, że nie wyrzucasz prac, tak? Bo taki był trochę też pomysł nasz, że chcieliśmy pokazać, możemy o tym powiedzieć, prawda? Że chcieliśmy pokazać awers i rewers prac i pewnie to zrealizujesz, ale wstrzymaliśmy się z tym pomysłem być może do większej galerii w innych okolicznościach, o którym państwu powiemy. Ale zbierasz wszystkie prace, nie wyrzucasz. Ja jakby pochylam się nad każdym jakby takim brudkiem, tak? I się zastanawiam, nie każdy jest godny do jakby wywyższenia go do miana, nie wiem, jakby namalowania go, ale mam coś takiego, nie wiem, czy tylko dzieci tak mają, że mam taką słabość do jakichś takich rzeczy, które, nie wiem, mam w kieszeni, nie wiem po co, jakiś kapsel, który cały czas miętolę i zbieram go, albo, nie wiem, resztek z palety i czasami jakby dostaję taką nagrodę, że ten motyw skakuje na mój obraz, tak? I to się tak zapętla, że jakby staram się jakby zbierać i karmić się takimi motywami, które no dobrze, które sam wytwarzam. No to wiemy, że zbierasz, a teraz jak często... A co do wyrzucania prac, no to nie mam czegoś takiego, że... I gdzie wyrzucasz, gdyby coś? że... nie wiem, czy to jest charakterologiczne, ale po prostu nie mam czegoś takiego, że się wstydzę jakiegoś obrazu i że on mi nie wyszedł, to bym miał poczucie, że nie mógłbym przejść do następnego malowania, bym miał poczucie, że on mnie pokonał, nie? I duszę go, aż to nie będzie to. I czasami się zawieszam i nie wiem, nie, dwie strzałki powodują, że tak, że to jest to. Tak? A czasami to po prostu leci i nie widać, że nie wiem, tak długo siedziałem nad nim, bo te dwie strzałki się robi w sekundę. No dobrze, i ile tych prac uzbieranych masz? Takich, które leżą i nie były nigdy pokazywane, prawda? No, bo przy okazji malowania obrazu też jakby mam szkice, na których też pracuję, robię z nich szablony wycinam. Tak. I to są takie momenty, którymi też jakby się karmię w takim malarstwie już na płótnie, tak? Że te szkice są, uważam, dużo jakby przerobione jeszcze w trakcie malowania, dużo takie swobodniejsze i dążę do tego, żeby móc tak namalować, jak jest na tym szkicu. Tak? I one mają też jakby taką zaletę, że działają na dwie strony, bo jakby malując to czasami sobie wyklejam taśmą i tak dalej i to są takie rzeczy, które nie myślę, bo nie dbam o to, żeby one, nie wiem, wyglądały idealnie tak, nie wiem, wykrojone albo coś tam. Ale gdzieś tam bardzo też działają i to właśnie mówię, że to się zapętla, że gdybym jakby nie wziął się za obraz, to nie powstałby ten pocięty szkic i on by też nie wpływał na kolejny obraz. Jesteście Państwo w Galerii Soła, ci, którzy doszli. Gratuluję, że Państwo wybraliście to miejsce i dzisiaj ten wieczór i nie wypuścimy Państwa, dopóki nie wysłuchacie naszej 6-godzinnej rozmowy. Ci, którzy przyszli wcześniej, niech nie myślą, że wyjdą wcześniej. Nie. Będziecie, dopóki nie wyczerpiemy tematów, a tematów mam na 16 kartek. Iwo, podobał mi się ten rodzaj twojej bytności tutaj, że tutaj chodziłeś, oddychałeś, trochę tak się umawialiśmy też, że pamiętaj, że ja i widzowie potem zostajemy i patrzymy na to, żebyś wziął odpowiedzialność za tę przestrzeń, swoimi obrazami opowiedział jakąś historię. Wybrałeś obrazów 16 plus rzeźba. Te właśnie. Możemy odrobinę opowiedzieć o nich? Dlaczego te obrazy? Bo rozpiętość i czasowa, wielkości i opowieści jest różna. No bo to jest retrospektywna, prawda? Wystawa mini-retrospektywna. To jest pierwsze zadanie. A następne? Czym się kierowałeś? Nie wiem, no jakby pokazałem ostatnią pracę, ta jest nie wiem, sprzed 2 tygodni i też pierwszą, którą namalowałem. Wpadłeś z tą pracą osobno, z takim uśmiechem i radością i zobacz, mam. I pracę pierwszą, którą malowałem jeszcze w piwnicy u kolegi tuż po spaleniu, tak? I jakby one to jest się... To ta środkowa, tak. Jakby zmieniłem jakby swój tryb pracowania, że jakby nie zamykam ich w takich cyklach, jakby, że to jest o tym, tylko po prostu robię i czasami, nie wiem, ostatnia praca zaprzecza przedostatniej, bo nie wiem, mi się przejadł jakiś motyw i totalnie chcę coś innego zrobić. Ale po, nie wiem, 2 latach to i tak się sklei do opowiedzenia o czymś, bo zawieram jakiś tak, nie wiem, miałem pracę o sensual seduction, o czasie, który był w czasie COVID-u i zamknięcia i do tego się odnosiłem i byłem w stanie jakby zagrać tymi obrazami tak, żeby to podbić i pokazać i że takie rzeczy mają wpływ na mnie, że jak wojna, to też jakby też jakby mam tak, że czuję się, żeby się odnieść, chociaż nie jestem publicystycznym takim malarzem, ale na swój sposób chciałem dotknąć tego, bo sam gdzieś tam też byłem dotknięty, jestem uchodźcą i jakoś tak, żeby przejść do dalszej jakby ciągu kolejnych obrazów, tak? Bo potem nie było tak, że znowu wróciłem do swojego cyklu, tylko po prostu ten obraz jakoś tak jakby coś jakby jest dla mnie ważne, że był pierwszym po wojnie. Ale niczego nie sugerujesz, nadając tytuły. Właściwie w większości tych prac nie nadajesz tytułów lub tytuł jest bez tytułu. To w sposób zamierzony, prawda? No tak, tam gdzie czuję, że nie wiem, mogę gdzieś... Bo nie ukrywam, że dla mnie też ważny jest żart w malarstwie. Nie jest to żart taką łopatą, ale gdzieś czasami naprowadzę tytułem albo, albo jakimś absurdalnym jakby zabiegiem na obrazie. To jest raczej taki subtelny żart niż beka. No. No tak, rozumiemy. A rzeźba, która jest tutaj? Jest wynikiem jakby pracy, mają taki potencjał, który zresztą widać, takie nawarstwiania. Tak. I na przykład tutaj jest bardzo bliski motyw z tym, co jest z tym obiekcie. Koreluje, tak. I bardzo lubię właśnie wychodzić w przestrzeń takimi rzeczami, tylko nie zawsze jest jakby taki możliwość, bo jakby życie. Bardzo chcieliśmy tę rzeźbę pokazać i ona się zrodziła, myśmy w sobotę chyba siedzieli tę. Tak, i tak w ostatniej chwili wpadliśmy na pomysł, czy ty wpadłeś, ale powiedziałeś i ja. Tak, bo tutaj na ziemi były dwie takie plamy i mówi, co tu zrobić? Wiem, zasłonimy ją pracą. Nie. A potem, gdyby to wisiało, to byłoby fantastycznie i skrzyły nam się oczy. Potem się okazało, jak przetransportować, jak zawiesić, jak ten system sprawdzić, żeby to na głowę nie spadło. No i nie spada. 6 osób, 6 godzin zawiesiliśmy tę rzeźbę. No i ona już chyba zostanie, no bo co z nią zrobić? Znaczy, bardzo lubię taką możliwość odniesienia się, że tutaj to jestem bardzo zadowolony, że jest fajnie wyeksponowane i że to zwraca uwagę z ulicy. Z każdej strony, bo jak Państwo zobaczycie, to ona pracuje rzeczywiście świetnie. I tak czuję, że nie wiem, one mają taki potencjał, jeśli chodzi o taką scenograficzność, tak? Że jakby nie lubię teatru ani jakby tego klimatu, ale to określenie jakoś tak dobrze, że takie rozstrzelenie ich tak w przestrzeni. Tutaj ładnie ktoś napisał o tobie, też Marek Bochniarz. Nikić sięga po kompozycyjne błędy, szukając w nich nowych jakości dla uprawianej przez siebie sztuki, irytowania widza, wybudzania go z apatii, biernego gapiostwa na sztukę. To, co ostatecznie trafiło na skończone płótna, ma nas tak naprawdę naprowadzać na rzeczy nie takie, jakimi są na obrazie, a takimi, którymi mogą, powinny się stać w naszej wyobraźni. Tak mówi krytyk. I jak czujesz taką odpowiedzialność i oddech odpowiedzialności? To jest wszystko takie górnolotne. W ogóle nie czuję odpowiedzialności. Ale lubię po prostu, ale słowo wybicie z takiego poczucia takiego komfortu. Znaczy, jest, nie dziwi fajne. Czasami, że ktoś patrzy i mówi, że tak, a coś mnie tutaj go denerwuje i że ma taki niepokój. Mówię, że to dobrze, to tak ma działać, to jakby po to jest i jakby jakby lubię też jakby mieć kontakt z osobami, które są jakby spoza okręgu jakby takiego i są takie, na tyle mają taką śmiałość, że potrafią mówić o tym. Chcą powiedzieć, że to mi nie siedzi albo coś tam i wtedy jakby tłumaczę, że to ma irytować, a ktoś ma takie myślenie, że to ma być po prostu tylko ładne i pasować, nie wiem. Czyli lubisz się konfrontować. To znaczy nie ma wyjścia, tylko twoja sztuka się w jakimś sensie konfrontuje. No to jest jakby robię coś, co jest zgodne ze mną, tak? Że coś, co mnie... a tutaj bym, nie wiem, tak jak, nie wiem, oglądałem starych mistrzów albo, nie wiem, lubiłem ich dotykać, robiłem rzeczy, które nie wolno robić i tak samo jakby daję możliwość innym ludziom dotykać właśnie i zmieniać. Że, nie wiem, jak w jakimś obrazie mi coś nie siedziało i sobie zasłaniałem, nie wiem, twarz albo coś tam, no to daje to możliwość w postaci jakby tego magnesu i zaklej ten moment, który cię denerwuje. Pokaż, co ci siedzi. Tak? Bylebyś nie używał sosu pomidorowego. To jest taka prośba, dzisiaj przynajmniej. No. I Luka, który jest twoim synem i z którym widziałem, malowałeś i tworzyłeś, to jest jakaś taka przygoda szukania zabawy, czy wybudzania go, czy inspirowania się jego wyobraźnią, bo w tym tygodniu miałem spotkanie tutaj w galerii z Tomaszem Jastrunem i on powiedział, że najwspanialszymi poetami są dzieci, prawda? Na przykład cytuje i mówi, dlaczego on jako 3-latek powiedział do swoich rodziców, dlaczego jabłko ma tylko głowę i to powie tylko dziecko, prawda? I ty przecież coś więcej, coś bardziej poważnego kieruje tobą w relacji z synem, kiedy tworzycie, niż tylko zabawa. Czy nie? Też jakby normalna sytuacja. Jakby dostaję dużo rysunków. Szkoda mi ich wyrzucić, zbieram je, to, a to z przedszkola, to ze szkoły. I one też jakoś naturalnie przychodzą. Nie mam czegoś takiego, że Luka jest jakiś nadzwyczajny i że oszalałem, bo mam dziecko. Tylko jakby pokazuję mu, jak mój świat wygląda. Zrobiliśmy razem wystawę i na zasadzie takiej, że on maluje na bieżąco swoje zajawki, też jakby ma możliwość robienia z magnesów swoich kompozycji. Ja pokazuję, jak to wpływa na mnie. I to jest taka pętla, tak? I na zasadzie takiej, że... Ale zaskakujecie? Zaskakujecie? To znaczy, mnie ciekawi. To, co powiedziałeś, dzieci mają taką łatwość mówienia, tak? I że te rzeczy takie magnesowe to są fajne, żeby dorośli się przy nich nauczyli właśnie takiego swobody mówienia i nie na zasadzie, że się wygłupią, bo czegoś nie wiedzą, bo ja to rozumiem i nie każdy musi ogarniać wszystko i muzykę i poezję i tak dalej, tylko jakby wystarczy jakby to z siebie wykrztusić, tak, że tutaj widziałem Wienia, który jest bardzo dobrym mówcą. Jest w nim dziecko. I bardzo, bardzo ma dobry flow co do interpretacji i takiego nawiązywania tu i teraz. Tak? To, że dzieci potrafią powiedzieć prawdę, to niech świadczy bardzo krótka dygresyjka, mianowicie mojej siostrzenica 3-letnia na pytanie, czy wujek ma coś ładnego, powiedziała o czym, mówię natychmiast masz coś znaleźć jako esteta, masz natychmiast znaleźć coś u wujka ładnego, natychmiast. Cisza cała zrobiła się przy stole i ona spojrzała i mówi, raczej nic już więcej, więc za to kochamy dzieci, prawda, więc no tak. No tak wracając, to też mnie inspiruje tym, czym on, jakby tymi filmikami na przykład, tak. Albo nie wiem, oglądamy Elmo i ja mówię, no dobra, no to też jakby postaram się ugryźć tego Elmo, w sensie jak go pokazać, żeby to nie było takie jakby ja czuję czasami jak nie wiem, ludzie szaleją i tak się wtapiają w tą sztukę dzieci i w taką współpracę i mnie to trochę mierzi, nie? I że nie chciałbym być takim właśnie, że moje dziecko jest wyjątkowe i patrzcie, jaki jest super zdolny, ja tylko po prostu normalnie. Wbrew pozorom, że wygląda to na jakąś wielką improwizację nasza rozmowa, ale jednak chciałem do jakiegoś celu dojść. Zaczęliśmy od rozmowy o galerii przez rozmowę, czym jest słowo retro, a potem odkrywanie sobie dziecka i też takiej mówiłeś zabawy. O czym żyję, tak? Że ja mam różne inspiracje, nie wiem, no, rozmowa, ale to jest jakby... koncerty, jeździsz na koncerty, pracujesz w wiklinie, czytałem, w modelingu, no, tych zajęć masz więcej. Jak będziesz miał tyle lat, zaczniesz poważnieć. Wienio jeszcze ma to wszystko przed sobą. Zaraz o nim będziemy mówić. I kończymy Luką, bo Luka nas z Wieniem zapraszał na spotkanie, a nie ma go dzisiaj, bo jest na koncercie, wraca z koncertu z Krakowa. Tak. Nie, że koncertował, był na koncercie. I on nie wie, Iwo też nie wie, Wienio też nie wie zresztą, że pozdrowimy oklaskami Lukę, bo nas zapraszał tutaj na wystawę. Luka, to dla ciebie oklaski. A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za chwilę zaprosimy Państwa na wystawę i taką już osobistą rozmowę z artystą i z tymi obrazami. Tylko powiem Państwu jeszcze na zupełnie nie koniec, tylko przed koniec, no bo przecież jeszcze będzie trwało, tylko muszę znaleźć tę kartkę. Otóż w Galerii SOA mieliśmy przyjemność wystaw Dawida Schaba, Tadeusza Kuduka, Antoniego Rodowicza i Prasbajty, Krzysztofa Stępniewskiego, Lecha Batorego, Lecha Majewskiego, Kasi Dorocińskiej, Ani, Leszka Markuszewskich, Tomasza Sosińskiego, Łukasza Jankiewicza. I proszę Państwa, zaskoczenie, bo po Iwo Nikiczu będzie wspaniały, niezwykły artysta Wienio Piotr Więcławski, który jest z nami tutaj. Wystawa świąteczna Arkadiusz Chabka, Karolina Sosnowska, Marcin Zieliński. To jest świąteczna wystawa. Tytuł będzie Trzech Króli. Robert Żytyński, Piotr Krosny, Franciszek Leduchowski, Adrian Łabanowski, Andrzej Zwierzchowski, Anna Gorgolewska i wystawa, wielka wystawa z ASP UP 5 grudnia w Nowej Galerii. Obserwujcie Państwo Facebooka Galerii SOA, Instagrama. Bądźcie szczęśliwi, przychodźcie do nas, ja tu jestem codziennie. Mówią, że jestem bardzo podobny do Iwo Nikicia, bardzo, właśnie mylą nas wręcz. Tylko talentu brak. Iwo Nikicz był Państwa gościem, jest Państwa gościem.